Witam Państwa, nazywam się Radosław Zygmunt i przedstawię Państwu metodę tworzenia okien i otworów z użyciem komórek Voronoi. Przed nami efekt, który będziemy chcieli osiągnąć. Z lewej strony okna, a z prawej strony otwory z obramowaniem. Zaczniemy od stworzenia nowego projektu z wykorzystaniem szablonu Visual RQ. Istotne jest, żebyśmy zaczynali z szablonu, ze względu na to, że będziemy mieli dostępną bibliotekę wbudowanych elementów. Uruchomię Grasshoppera, który będzie nam potrzebny do tego zadania. W pierwszej kolejności zaczniemy od elementu bazowego, w którym będziemy osadzali okna i otwory. Z zakładki Visual RQ wybieram ścianę. To w niej będziemy osadzali otwory i okna. Komponent ściany ma dwa parametry wejściowe, krzywą i opcję. To one pozwolą nam sterować wymiarami naszej ściany. Z grupy ściany wybieram komponent Wall Options, z poziomu którego będę mógł sterować wysokością ściany. Do parametru krzywej będziemy potrzebowali krzywej, którą stworzę w tej chwili w Rhino, o długości, powiedzmy, 600 cm. Za pomocą parametru krzywa przeniosę ją do Grasshoppera, a następnie podłączę do komponentu ściany. Przyda nam się również suwak sterujący wysokością naszej ściany. Załóżmy, że będzie to 300 cm. W kolejnym kroku zobaczymy, jak wygląda proces osadzania takiego standardowego otworu w ścianie. Z zakładki Visual RQ wybiorę komponent Opening, otwór. Widzimy, że komponent ten potrzebuje parametru takiego jak ściana, czyli możemy już od razu połączyć sobie te komponenty. Pozycja oraz opcje. Na chwilę obecną do pozycji wykorzystam komponent Point on Curve, punkt na krzywej, który pozwoli mi na wyciągnięcie punktu, sterowanie punktem na tej naszej bazowej krzywej. Podłączę go jako pozycję i widzimy, że na ścianie pojawił nam się już otwór. Możemy sterować jego położeniem, przesuwając suwak. Potrzebne nam będą też dodatkowe opcje, w związku z czym z grupy Openings wybieram Openings Options i podłączam do komponentu. Mamy tutaj troszeczkę parametrów wejściowych. Nas interesować będzie głównie parametr Elevation, czyli położenie, wysokość naszego otworu oraz Profile. Do Elevation chwilowo podłączę suwak, żebyśmy mogli zobaczyć, jak to działa. Wysokość jest podawana od dolnej krawędzi naszego otworu. Możemy to zmienić tutaj w parametrach Vertical Alignment, tak żeby podawać na przykład tą wysokość od górnej krawędzi. Później wysokość tą będziemy pozyskiwali z komórek Voronoi. Kolejnym istotnym elementem jest profil naszego okna, czy też otworu. Nie chcemy, żeby ten otwór był taki standardowy, prostokątny, w związku z czym użyjemy nietypowego profilu. W zakładce Visual Arc znajdziemy grupę Profile, z której wybierzemy Custom Profile. Ten komponent pozwala nam wczytać dowolną krzywą jako profil naszego okna bądź otworu. Podłączę to jako profil. Widzimy, że chwilowo nasz algorytm przestał działać, ponieważ brakuje programowi danych. Mamy tu informację, że brakuje parametru wejściowego krzywa. Teraz stworzę taką testową krzywą, żebyśmy zobaczyli, jak to działa. Profile dla naszych otworów i okien
tworzymy w płaszczyźnie XY, czyli robimy je na płasko. Przeniosę teraz krzywą do Grasshoppera za pomocą parametru krzywej i podłączę do Custom Profile. Widzimy, że nasz otwór przyjął kształt tego profilu. Możemy oczywiście ten profil modyfikować tak jak chcemy. Ten profil będziemy za chwileczkę generowali z użyciem komponentu Voronoi. Usunę ten profil i spróbujmy teraz w takim wypadku wygenerować sobie komórki Voronoi, które posłużą nam jako profil dla naszych okien. Znajdziemy komponent ten w zakładce Mesh, siatki, w grupie Triangulation, komponent Voronoi. Jeśli mielibyśmy problem ze znalezieniem jakichś komponentów albo parametrów, możemy zawsze kliknąć dwa razy lewym klawiszem myszy w kanwie i wpisać to, czego szukamy, czyli na przykład Voronoi. Jeśli mamy już jakiś algorytm gotowy i wczytaliśmy go sobie i chcemy sprawdzić, gdzie znajduje się dany komponent, możemy użyć kombinacji klawiszy Ctrl-Alt i trzymając te klawisze naciskamy lewy klawisz myszy. Grasshopper pokaże nam, gdzie znajduje się dany komponent. Zobaczmy, czego potrzebuje komponent Voronoi. Potrzebuje punktów, promienia komórek, granicy i płaszczyzny, na której będzie tworzony. Nasze punkty wygenerujemy losowo, korzystając z zakładki Vector, grupa Grid i znajdziemy komponent, który nazywa się Populate 2D. Jest to funkcja, która tworzy losowo wygenerowane punkty w obszarze 2D. Widzimy, że domyślnie tutaj jest wpisany region 20 na 10 cm. My ten region zastąpimy wymiarami naszej ściany. Ponieważ chciałbym widzieć, jak to wygląda bezpośrednio na ścianie, to będziemy musieli stworzyć sobie tutaj taki prostokąt, w którym będą generowane nasze punkty. Spróbuję to teraz zrobić. Do stworzenia tego prostokąta skorzystam z naszej krzywej bazowej. Użyję polecenia Extrude, które znajdziemy w powierzchniach, grupa Freeform i Extrude. Komponent ten potrzebuje bazy, czyli naszej krzywej, oraz kierunku wyciągnięcia. W naszym wypadku będzie to kierunek Z. Podłączę to jako kierunek, a następnie do parametru faktor podłączę wysokość naszej ściany. Wygaszę na chwilę obiekt ściana, żebyśmy widzieli, co osiągnęliśmy. Widzimy powierzchnię o wymiarach naszej ściany. Ta powierzchnia posłuży nam jako region do wygenerowania losowych punktów. Generator nasz pozwala na wybranie ilości punktów, ziarna oraz uwzględnienie punktów, w których chcemy pominąć te losowo generowane. Podłączę teraz suwak z wartością do 100. Opiszę go sobie jako ilość. I widzimy, że sterując suwakiem możemy regulować ilość wygenerowanych losowo punktów. Dobrą praktyką jest na początku stawianie mniejszych wartości ze względu na optymalizację naszego skryptu. Jeśli będziemy widzieli, że wszystko już dobrze działa, wtedy będziemy mogli zwiększyć ilość punktów. Do ziarna podłączamy dowolną liczbę całkowitą. To pozwoli nam na wygenerowanie różnych kombinacji. OK. Zobaczmy, co się stanie, jeśli podłączymy nasze punkty do komponentu Voronoi. Widzimy wygenerowane przez program komórki Voronoi, natomiast granica jest dużo większa niż ta, którą potrzebujemy. Dlatego też do parametru Boundary podłączymy naszą
przed chwilą wygenerowaną powierzchnię. I widzimy, że program ograniczył teraz zakres tworzenia komórek. To jest rezultat, który chcieliśmy osiągnąć. Cały czas możemy zmieniać oczywiście ilość komórek oraz konfigurację. Przesunę suwaki na początek, żeby było łatwiej nam się zorientować później w całym algorytmie. Opiszę jeszcze suwak wysokość. Chciałbym, żeby nasze komórki nie były generowane na całym zakresie ściany. Chciałbym je troszeczkę odsunąć od krawędzi. W związku z czym użyję polecenia odsuń, czy też komponentu odsuń, offset. I zmniejszę zakres obszaru, w którym generowane będą komórki. Podłączę dystans. Widzimy, że krzywa jest odsuwana, ale nie w tym kierunku, w którym byśmy chcieli. Żeby zmienić zachowanie komponentu, musimy do parametru plane podłączyć naszą powierzchnię. Program automatycznie stworzy sobie płaszczyznę, w której będzie dokonywał odsunięcia. Widzimy jeszcze, że nasze odsunięcie jest wykonywane nie w tą stronę, w którą byśmy chcieli. Możemy to zmienić klikając prawym na parametrze distance. W dziale expression wpisać minus x. To spowoduje zmianę wartości na ujemne. Następnie tą odsuniętą krzywą podłączymy teraz jako region do generowania punktów oraz jako granicę, do której chcemy, żeby te punkty były generowane. Przesunę sobie ten komponent troszeczkę wyżej. I widzimy, że nasze komórki generowane są teraz do tej nowo odsuniętej krzywej, dzięki czemu będziemy mogli sterować zakresem, w jakim będą one tworzone. Mamy komórki, natomiast w tej chwili one wszystkie się dotykają, w związku z czym nasze otwory miałyby wspólne ramy, czego nie chcemy. Musimy użyć po raz kolejny komponentu offset curve. Skopiuję go łącznie z suwakiem, Ctrl-C, Ctrl-V i podłączę do niego krzywę. Widzimy tutaj mały chaos, wartości są poza zakresem. Czyli zmienię zakres naszego suwaka, powiedzmy do 10. OK. I widzimy, że możemy teraz zmieniać odstępy pomiędzy komórkami. Wygaszę oryginalne komórki, żeby nie wprowadzały nam zamieszania. Te odsunięte krzywe posłużą nam jako profil dla naszych otworów. Przesunę sobie komponenty do tworzenia otworów bardziej w prawo. A nasze odsunięte krzywe podłączę jako profil. Widzimy, że kabelek zmienił nam się na taki przerywany. To oznacza, że w naszym przewodzie płynie drzewo. My byśmy chcieli, żeby była to lista, ze względu na łatwiejszą manipulację danymi. OK. Nadal nie widzimy otworów. Wynika to z tego, że nasze profile leżą na płaszczyźnie XZ, a nie na płaszczyźnie XY, tak jak wspominałem wcześniej. Czyli zanim zacznie nam ten nasz algorytm działać, musimy ułożyć wszystkie profile na płaszczyźnie XY. Użyjemy do tego komponentu z grupy transformacji. Komponent o nazwie Orient. Pozwala on na przeniesienie dowolnej geometrii z płaszczyzny źródłowej do docelowej. Docelowej nie będziemy zmieniali, ponieważ domyślnie jest to płaszczyzna XY. Natomiast źródłową podamy taką, jak dla komórek Voronoi, czyli naszą powierzchnię.
Możemy sobie rozgałęzić tutaj te informacje. Mamy tutaj nawet jeden przekaźnik zrobiony i puszczę go tutaj jako source. Widzimy, że nasze profile wylądowały teraz na płaszczyźnie XY. Zrobię tutaj mały porządek. Na płaszczyźnie XY jest to, co chcieliśmy osiągnąć. I podłączę je teraz jako krzywe do profili. OK. Powyłączam, co nam niepotrzebne, czyli nasze przeniesione profile. Co się teraz stało? W tym jednym punkcie zaczepienia stworzone zostały wszystkie otwory, które wygenerowaliśmy za pomocą komórek. Tak? Czyli mamy serię profili, ale tylko jeden punkt zaczepienia. Żeby zmienić zachowanie programu, musimy do pozycji naszych otworów podać tyle punktów, ile mamy w naszych komórek. Spróbuję teraz to zrobić. Nasza funkcja populate2d na chwilę obecną posłuży do tego, czyli punkty z populate2d podłączę do pozycji w opening. Widzimy, że troszeczkę się zmieniło. Otwory nam się rozsypały w osi X, natomiast nadal wszystkie mają jedną i tą samą wysokość, pochodzącą tutaj z tego suwaka, elevation. Musimy do elevation podłączyć współrzędną zetową tych punktów i zobaczymy, co się stanie. Żeby wyciągnąć z punktu współrzędną zetową albo jakąkolwiek inną, musimy użyć komponentu z zakładki vector, grupa vector, przepraszam, grupa point i deconstruct. Komponent ten pozwala nam na rozłożenie punktów na poszczególne współrzędne. Podłączę teraz współrzędną z do elevation i zobaczmy, co się stało. Otwory zostały rozłożone po wysokości. Natomiast mamy kolejną zagadkę do rozwiązania, a mianowicie nasze otwory, zobaczmy, są ustawione dolną krawędzią do punktu naszej komórki. My byśmy chcieli, żeby wyglądało to troszeczkę inaczej, czyli żeby dolna krawędź okna zgadzała się z dolną krawędzią naszej komórki. Żeby osiągnąć taki rezultat, użyjemy komponentu znajdującego się w grupie powierzchni, primitives i bounding box. Komponent ten wrzuci nam wszystkie nasze komórki, te odsunięte, do prostokątnej obwiedni. Ja może chwilowo zmniejszę ilość komórek. Żeby to było troszkę bardziej czytelne. I widzimy, że każdy obrys dostał swoją taką prostokątną obwiednię. Z tej obwiedni możemy wyciągnąć takie informacje jak współrzędne, minimalne, maksymalne w każdej z osi. Użyjemy do tego z zakładki Surface i grupy Analyze komponentu Deconstruct Box. Po podłączeniu naszej obwiedni widzimy, jakie są zakresy współrzędnych w osi X, Y i Z. Widzimy, że dane te podawane są w formacie od do. Nam zależy na minimalnej wartości współrzędnej Z. Żeby ją wyciągnąć z tego naszego zakresu, użyjemy funkcji w zakładce matematyczne, grupa domain i deconstruct domain. Komponent ten pozwala nam na wyciągnięcie początkowej wartości i końcowej. Wygaszę nasze obwiednie i podłączę start do elevation. Widzimy, że sytuacja uległa znaczącej poprawie. Natomiast, żeby nie było zbyt łatwo, pojawił się kolejny problem, a mianowicie nasze ramy są obrócone w stosunku do profili. Wynika to z orientacji płaszczyzn konstrukcyjnych użytych do orientacji naszych profili. Możemy zmienić to, odwracając kierunek krzywej służącej do stworzenia naszej powierzchni bazowej. Użyję do tego polecenia flip.
Flip Curve. Znajduje się ten komponent w krzywych i w utilities. Podłączę nasz parametr krzywej bazowej, a następnie podłączę ją jako bazę do wyciągnięcia i widzimy, że nasze ramy otworów zostały uporządkowane i obrócone we właściwy sposób. Kolejnym problemem jest wycentrowanie naszych okien, otworów. Wszystkie otwory i okna ustawiane są jakby środkiem obwiedni do założonego punktu. Nasze punkty nie są w środku obwiedni, tylko są jakby centrum komórki. Żeby uzyskać rzeczywisty środek obwiedni danego profilu, skorzystamy z bounding boxa, czyli z naszej obwiedni i komponentu box properties. Box properties na wyjściu da nam środek obwiedni, a nie środek geometryczny obiektu. I z tego środka skorzystam jako pozycję dla otworów. Widzimy, że sytuacja została opanowana i mamy jeden brak. Brakuje nam tutaj komórki. Żeby temu zaradzić, musimy podłączyć do komponentu Voronoi, tworzącego nasze komórki, wartość promienia. To może być jakaś wysoka wartość. I widzimy, że problem został rozwiązany. Promień tej komórki pozwala nam na zmianę średnicy komórek, natomiast my chcemy, żeby one były maksymalnej wielkości, dlatego dajemy tutaj taki w miarę dużą wartość. OK. Możemy teraz pokazać sobie ścianę. Ukryję wszystko poza ścianą i otworem. Sprawdzimy, czy nasze wszystkie suwaczki prawidłowo działają, tak? Czyli możemy sprawdzić wysokość, ilość komórek, ziarno. Brakuje nam jeszcze kilku suwaków, które zostały nam tutaj w naszym algorytmie, czyli odsunięcie pomiędzy komórkami. Przeniesiemy sobie to na początek. I jeszcze odsunięcie od krawędzi ściany. Widzimy, że nasze otwory nie generują rzeczywistych otworów w ścianie. Wynika to z optymalizacji algorytmu. Rzeczywiste otwory w ścianie pojawią się dopiero jak wypieczemy naszą geometrię. Żeby było nam łatwiej ją wypiekać, podłączę ścianę i otwór do jednego parametru. Obiekt. Wygaszę tą ścianę i podłączę jeszcze nasz otwór. Ustawię wyświetlanie na ukryte i przeniosę sobie ten parametr na początek. Możemy go sobie też zgrupować, tak żeby rzucał nam się w oczy. Teraz po kliknięciu prawym klawiszem myszy i wybraniu opcji Bake zobaczymy wygenerowaną ścianę jako obiekt Visual RQ. Mogę zaznaczyć teraz ramy, przerzucić je do odpowiedniej warstwy. Dzięki czemu dostaną one odpowiedni materiał.
Są to już normalnie obiekty Visual RQ, w związku z czym możemy zmienić ich właściwości, jak na przykład styl użytej ściany. Możemy też w stylach otworów, czy też we wzorcach otworów, zmienić na przykład sposób generowania ramy, tak żeby nie był dopasowany do grubości ściany, ale żeby troszeczkę na przykład przestawał. Jeśli chcielibyśmy zamiast otworów stworzyć serię okien, będziemy potrzebowali zamienić komponenty otwory na komponent okno. Z zakładki Visual RQ wybieram grupę okna, window i oczywiście window option. OK. Podłączę je do komponentu window i poprzełączam wszystkie parametry, które idą do otworów. Możemy też zrobić po prostu rozgałęzienia. Co pozwoli nam w późniejszym czasie wybrać, czy chcemy, żeby stworzone były okna, czy może jednak otwory. I jeszcze musimy nasz profil i wysokość, na którym będą umieszczone nasze otwory, podłączyć też do komponentu Window Option. Wygaszę chwilowo otwory, zostaną tylko okna. Zobaczmy, że nasze okna zostały wygenerowane razem z parapetami. Musimy zmienić styl okna. Użyjemy do tego parametru Architectural Styles i wybieramy wzorzec dla okna. Klikając prawym na wzorzec, wybieram Set Window Style i wybiorę tutaj wzorzec Fixed. Podłączę jako styl i widzimy, że nasze okna już są osadzone w ścianie. Zmienię tutaj parametry, żeby wyglądało to troszeczkę inaczej. Zmniejszę ilość. Zmienię ziarno. Podłączę nasze okno z shiftem do obiektów do wypiekania i użyję, tak jak wcześniej, polecenia bake. Zamknę okno. Przeniosę teraz okna do właściwej warstwy. Zmienię styl ściany, czy też wzorzec. I widzimy ścianę z oknami w stylu Voronoi i otworami. Oczywiście wszystkie te obiekty po wypieczeniu są obiektami Visual RQ, w związku z czym możemy zmieniać różne parametry, takie jak na przykład kolor szyb, kolor RAM. Możemy też dokonywać korekt ręcznych, jak na przykład zmianę wielkości ściany czy położenia okien. Przedłużę troszeczkę naszą ścianę. Przesuwając okno, widzimy, że aktualizuje się ściana. I możemy jeszcze dokonać ręcznych korekt, jeśli by nam na tym zależało. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego dnia.